Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz, witamy, zapraszamy na mecz pucharowy. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. I teraz rywal stara się odebrać piłkę, Cristiano Ronaldo. Dobre przejęcie, brawo. A teraz dobra okazja. Cristiano Ronaldo, ach, jak on to obronił. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Odzyskali piłkę w środku pola. Czy to wykorzysta? Pole karne, może strzelać. Oddaje strzał. Niesamowite, obronił to tak mocne uderzenie. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Głową w kierunku bramki. I mamy gola, proszę Państwa. Mamy powtórkę. Spójrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Proszę popatrzeć, jak kapitalnie rozegrali ten rzut rożny. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Diego Costa. Czy to wykorzysta? No strzela! Gol i wyrównują. Dzięki tej bramce powrócili do gry, bowiem mamy remis w tym spotkaniu. Piękny gol przed tym strzałem. Spojrzał tylko na moment, jak ustawiony jest bramkarz. Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Przyjął i odgrywa z powrotem. Blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Wspaniała wrzutka. Powstrzymana akcja przez rywala. W polu karnym coraz więcej zawodników, a on jest znany ze znakomitych podań. Diego Costa. Payet. Bronił Diego Costa, ale jest pewnym punktem drużyny. Kolejny raz broni, złapał piłkę. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję. Misimowicz. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Świetnie zagrał. Czy to wykorzysta? Brawo, piękny wolej. O, jaka bramka! No i mamy powtórkę. Spójrzmy, jak pięknie przerzucił nad bramkarzem. Cudny lobby. A teraz Gerrard. Gerrard znowu przy piłce. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Szansa! A jednak słupek! Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie.
przy piłce Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo jest znany z tego, że najbardziej interesuje go gra z przodu, jak najbliżej bramki przeciwnika. Gerrard. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Misimowicz. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Czy to wykorzysta? Payet! Jest! Znakomicie! Proszę, wyfrunął w górę jak ptaka, uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Bramka z... Bez szans, znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Przy piłce Gerrard. No i strata piłki. Cristiano Ronaldo. Ale piłka pięknie, wysoko podana do Giovinco. Diego Costa. Zobaczymy, czy uda mu się ten ślizg. Payet. Czy to uderza? Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Strata w środkowej strefie boiska. Mascherano. Faul ewidentny, sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? Misimowicz. To podanie przejęte przez obronę. Payet. Cristiano Ronaldo. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. A teraz przy piłce Gerrard. Sędzia kończy pierwszą połowę. 3-1. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. A teraz Gerrard. Piłka pięknie, wysoko podana do Giovinco. Dobra okazja. Ależ piękna bramka. Od dobrych kilku minut gonią wynik, no i strzelają jakże ważnego gola kontaktowego. Rywale myśleli, że już jest po meczu, a tymczasem wpadła bramka kontaktowa. Wspaniała technika. Wystarczyło mu jedno. Czy to wykorzysta? Mamy rzut rożny. Dobrze piąstkuje. Daleko, do przodu. Wyspał. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Odegrał do bramkarza i słyszą Państwo reakcję publiczności. Payet. Już blisko pola karnego.
Dobra wrzutka w pole karne, może być groźny. Pakował piłkę do własnej bramki. Jaki dramat tego zawodnika. Musi teraz szybko wyrzucić to z głowy. Nic naprawdę nie mógł na to poradzić. No, sprawili miły prezent rywalowi, strzelając gola samobójczego. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. No, strzela! Obronił, nie złapał, piłka w grze. Payet. Javier Mascherano. Znakomicie Mascherano. Czy to wykorzysta? Payet. Przewidział to zagranie i przejął. Robi się niebezpiecznie. Piękne uderzenie z boleja. Dzięki tej bramce prowadzą. Wręcz niewiarygodne. Wysoko przegrywali, a teraz obejmują prowadzenie. Wydawało się, że są już nieżywi, pogrzebani. A oni odrobili straty i mają szansę nawet wygrać. Za chwilę na boisku pojawią się aż trzej nowi gracze. A teraz przy piłce Gerrard. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Gerrard. Jest okazja. Jakimś cudem broni. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Diego Costa. Coś niesamowitego. Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Jak tak dalej pójdzie, to będzie niewesoło. Kiedyś mówiło się szmaciarz, no dzisiaj będę bardziej dla niego taktowny, powiem betoniarz. Świetnie wykorzystali tę okazję z rzutu rożnego. Ależ ładne, techniczne zagranie. Patrzcie na sędziego, on pokazuje, gramy dalej. Cristiano Ronaldo. Nerwowo, ale wybija. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Świetne wejście na skrzydle. Javier Mascherano. Ale piłka pięknie, wysoko podana do Giovinco. Ronaldo. Zablokował to środkowanie. Czy to wykorzysta? Strzela!
się ustawił i przejął piłkę. Diego Costa. I będziemy mieli rzut rożny. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz mu pokazał żółty kartonik. Dobrze głową, ale bramkarz na posterunku. Spójrzmy na statystykę oddanych strzałów. A teraz przy piłce Gerrard. Uderzenie w stronę bramki. Aj, nie ma bramki. Jak się ma tylko jedną nogę, wtedy trzeba szukać okazji do strzelania właśnie nią. Diego Costa. Znakomicie chwyta. Mascherano. Poleka. No, wybił pod presją. Mają teraz okazję. Javier Mascherano. Coś niespotykanego. Wędruje teraz bramkarz, jak widzimy, w pole karne rywala. Będzie chciał pomóc partnerom przy rzucie rożnym. Mocne uderzenie głową. Javier Mascherano. Działo się działo w tym właśnie zakończonym spotkaniu. Wygrana 5-3. Koniec spotkania, porażka po golu samobójczym.